Witajcie. Dzisiaj chciałabym poruszyć temat tego, kiedy na badania psychologiczne potrzebujecie skierowania, kiedy jest ono niepotrzebne, a kiedy jest bezwzględnie konieczne. Zapraszam. No właśnie, często zdarza się, że przychodząc na badanie psychologiczne pytacie, czy powinniście mieć skierowanie. I jeśli tak, to od kogo? Denerwujecie się, że może nie macie właściwego. Jak to właściwie wygląda? Teraz tak, podzielmy sobie to na medycynę pracy i na psychologię transportu. Jeżeli chodzi o medycynę pracy, czyli o badania typu operator, praca na wysokości, prowadzenie pojazdu służbowego kategorii B, to tutaj zasada jest taka, że generalnie pracownia psychologiczna powinna mieć podpisaną umowę z daną jednostką medycyny pracy, z jakimś lekarzem, z jakąś przychodnią. I przychodnia czy lekarz powinien dawać skierowanie do psychologa. Tak to powinno wyglądać. Czasami jest tak, że pracownia psychologiczna ma umowę z firmą i to firma, czyli wasz na przykład BHP-owiec, wystawia skierowanie do psychologa. Natomiast generalnie powinno się takie skierowanie w medycynie pracy mieć, po to, żeby psycholog też wiedział, na co was dokładnie zbadać, jakie są czynniki szkodliwe na waszym stanowisku pracy. No, zdarza się też tak, że nie macie. Czasami, jeżeli ktoś ma działalność gospodarczą, to może po prostu wykonać takie badanie na swój wniosek. Także zaleca się, żeby takie skierowanie po prostu było. Jeżeli zaś chodzi o psychologię transportu, to musimy tutaj wyszczególnić różne sytuacje. Jeżeli jesteście na przykład kandydatami na kierowców, tak, chcecie zrobić uprawnienia do kategorii C, do C, E, D, to absolutnie nie musicie mieć żadnego skierowania. Przychodzicie, mówicie, że chcecie i tyle. Jeżeli jesteście kierowcami zawodowymi, czyli albo robicie dopiero uprawnienia z zakresu transportu drogowego, albo przedłużacie je, to generalnie nie musicie mieć skierowania, aczkolwiek miło, gdybyście mieli skierowanie od swojego pracodawcy, bo tam mamy również wszystkie potrzebne informacje do wystawienia faktury. Więc generalnie kierowca przychodzący na takie badanie, za które płaci pracodawca, powinien takie skierowanie mieć, natomiast jeżeli nie będzie miał, też nic strasznego się nie stanie. Podobna sytuacja jest z instruktorami na przykład. Możecie mieć skierowanie, ale jak nie będziecie mieli, też nic się nie stanie. I teraz są takie grupy, gdzie to skierowanie jest bezwzględnie konieczne. Jedną z takich grup to są uczniowie. Uczniowie, kandydaci na uczniów, na słuchaczy, którzy w swoim programie będą przygotowywali się do kierowania pojazdem kategorii C, C, E. I oni takie skierowanie uzyskują od dyrektora i z takim skierowaniem powinni pojawić się na badaniu psychologicznym. No i taka grupa, gdzie to jest naprawdę bezwzględnie konieczne i bez takiego skierowania w ogóle nie ma możliwości zrobienia badania psychologicznego, to są osoby, które dostają tak zwaną decyzję o skierowaniu na badania psychologiczne. Taką decyzję wystawia starosta, najczęściej w takich trzech sytuacjach, czyli jeżeli kierowaliście pojazdem pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie, jeżeli przekroczyliście 24 punkty karne lub też jeżeli jesteście sprawcą wypadku drogowego, w wyniku którego ktoś poniósł śmierć bądź też miał ciężkie obrażenia. I tutaj, jeżeli dostajecie taką decyzję, to ona jest niezbędna, musicie ją mieć. Jeżeli by się zdarzyło, że taką decyzję o skierowaniu zgubicie, to musicie udać się do urzędu i oni tam wydadzą wam kopię takiej decyzji. Bez tej decyzji absolutnie nie ma możliwości wykonania żadnego z tych trzech wspomnianych przeze mnie przed chwilą badań. Czyli podsumowując, najczęściej jest tak, że to skierowanie nie jest aż takie niezbędne. Zaleca się, żeby było ono szczególnie dla osób wykonujących te badania z medycyny pracy. Natomiast dla kierowców, kandydatów na kierowców, instruktorów, nie wiem, kierowców pojazdów uprzywilejowanych, jak jest, to dobrze, jak nie ma, to też nic wielkiego się nie stanie. Uczniowie otrzymują skierowanie od dyrektora, a jeżeli coś przeskrobaliście, dostajecie decyzję o skierowaniu na badania psychologiczne, to jest ona absolutnie konieczna do wykonania badania, czy to psychologicznego, czy lekarskiego, jeżeli na takie też uzyskaliście decyzję. To tyle na dzisiaj. Do usłyszenia, do zobaczenia.